Witajcie kochani bardzo serdecznie w prawie ostatnim już nadrabianiu zaległości komiksowych ze świata Gwiezdnych Wojen. Zbliżamy się wielkimi krokami. Dziś ostatni zeszyt, najnowszy, szósty serii Dr. Aphra. Bounty Hunters już za chwilę. Mam nadzieję naprawdę gorącą, że do końca tygodnia uda mi się cały ten temat zamknąć. Ale skupmy się na tym, co dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli The Engine Job Headhunted. Dr. Aphra rozpoczyna swoje kolejne przygody, no i oczywiście nie mogą się one inaczej rozpocząć niż w jej klasycznym stylu, czyli wszyscy absolutnie w całej galaktyce ją ścigają. Tylko tym razem cała akcja jest jednym wielkim wstępem do spotkania z niejaką Katie Domino Tash, czyli ciotką poprzedniego Tasha, którego poznaliśmy w poprzednim arku historycznym, który obecnie jest trupem, albo prawie że trupem, można by powiedzieć. I tym razem nasza doktor Aphra teoretycznie na początku wydaje nam się, że jest ścigana, żeby odpowiedzieć za swoją zbrodnię, nazwijmy to w ten sposób, ale okazuje się, że nie. Domina Tash postanawia wynająć doktor Aphrę, żeby ta ukradła dla niej, czy też zniszczyła nowoczesny silnik oparty o starożytną technologię. Jedna z korporacji w galaktyce ogłosiła, iż jest w stanie stworzyć czy przywrócić starożytny system podróży nadprzestrzennej, który zmieni całą rzeczywistość polityczną, wojskową i gospodarczą, i chcą wprowadzić to na rynek. Oczywiście pani Tash, jako że zajmuje się wielką polityką, knowaniami, spiskowaniami i tak dalej, nie chce tego robić, więc jako że doktor Aphra sprawiła się przeciwko jej siostrzeńcowi, więc postanawia ją wynająć. Aphra mówi, że spoko, zrobi to, ale dołączy do niej Sana Staros. Czyli krótko rzecz ujmując, komiks, który nam wprowadza do nowego arku historycznego. I po pierwsze, tym razem doktor Aphra, powiedziałbym, jest mocniej azjatycka niż zazwyczaj. I nie mówię tego w żaden złośliwy sposób, tylko kiedy popatrzymy na to, jak różni rysownicy podchodzili do tematu doktor Aphry, naprawdę jej pochodzenie, czy też powiedzmy jej rysy twarzy zmieniały się dosyć często. Tym razem ma klimat, powiedzmy, bardziej azjatycki i naprawdę wygląda całkiem przyjemnie. Generalnie kreska w tym komiksie naprawdę mi się podoba. Natomiast jednak wracając do tego, co mi się najbardziej podoba, to, że pani Tash no nie po prostu pała chęcią gigantycznej zemsty przeciwko doktor Aphrze, tylko ona po prostu zajmuje się biznesem. Mamy scenę, gdzie ona analizuje, jak z kimś, powiedzmy, rozmawiać, jak z kimś negocjować, co robić i tak dalej, i tak dalej. I jest to coś naprawdę, naprawdę fajnego. Również powrót Sany Staros, która teraz, przynajmniej biorąc pod uwagę poprzednie komiksy, które pamiętam, będzie całkowicie postacią neutralną, która już z rebelią raczej nic wielkiego wspólnego nie ma. I skumplowanie tej postaci z doktor Aphry oceniam jak najbardziej na plus. To, że jest jeszcze Just Lucky, który oczywiście jest jak najbardziej w porządku, zawsze będzie chyba dla mnie w porządku, jeszcze nic takiego nie zrobił złego, żebym go nie lubił, który tym razem zostaje połączony z niejakim Harekiem, czyli łowcą nagród modliszką, nazwijmy to w ten sposób. Ale najciekawsza rzecz, która mi się podoba, to, że mamy tą rozbudowę takiego bardzo zapleczowego, powiedzmy, świata Gwiezdnych Wojen, czyli w tym przypadku, konkretnie rzecz ujmując, mamy jakąś starożytną technologię, która oczywiście jest bardzo atrakcyjna dla doktor Aphry, ponieważ jest starożytna, jest stara, jest zabytkiem i tak dalej, która może być wykorzystana współcześnie do zaktualizowania, czy też powiedzmy do uruchomienia nowego systemu podróży w nadprzestrzeni, który jest dla właśnie rodu Tash bardzo niebezpieczny i postanawiają się tego pozbyć. Więc jak Aphra z tego wyjdzie? No prawdopodobnie oczywiście sam system zostanie albo zniszczony, albo gdzieś tam przekazany, no bo nie może on, powiedzmy, aż tak namieszać w galaktyce, ale jak to zostanie zaprezentowane, jest dla mnie jak najbardziej na plus, więc to jest ten moment, kiedy naprawdę stwierdzam, że czekam, co będzie dalej. Może nie to, że obgryzam paznokcie z niecierpliwości, ale naprawdę chciałbym zobaczyć, jak to będzie dalej się prezentowało. Tak więc czekamy, zobaczymy i miejmy nadzieję, że doktor Aphra nadal będzie nas dosyć skutecznie przynajmniej bawiła. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!